Dzisiaj mamy 21 września i spotkaliśmy się w Warszawie. Witaj. Witam cię serdecznie, Janie. Przyjechałeś z warmińsko-mazurskiego, pokonałeś ponad 200 kilometrów tam i z powrotem, żeby złożyć naszą pierwszą petycję generatora referendów. Tak, zgadza się i było naprawdę warto. Jak widzę różne organizacje pracujące, zajmujące się demokracją bezpośrednią, w końcu spotkałam grupę ludzi skupionych wokół referendów, generator referendów, jak i ciebie, którym się zachciało zrobić coś konkretnego, namacalnego w postaci złożenia konkretnego wystąpienia do władz, które wymusi na nich po prostu jakąś decyzję, jakąś odpowiedź, by móc sprawę popchnąć do przodu. Naszym celem jest wprowadzenie w Polsce demokracji bezpośredniej, dostępnych, ogólnodostępnych referendów dla każdego obywatela. I ta petycja jest pierwszym krokiem ku temu. Jasne, myślę, że warto by było w tym miejscu podziękować wszystkim naszym ambasadorom i wszystkim osobom, które podpisały. No, ambasadorzy wzięli na swoje barki ciężar z zebrania wśród swoich znajomych co najmniej 10 podpisów. No a ludzie, którzy składali te podpisy, też wykazali się postawą obywatelską. Trzeba powiedzieć, że nie każdy chce podpisywać, masa ludzi się boi, nie chce ujawniać swoich danych, zresztą wymyślają milion różnych uzasadnień, dla których nie mieliby podpisać. Także ja osobiście myślę, że ty się dołączysz do tych podziękowań. Serdecznie Państwu dziękujemy. No i, że tak powiem, jakie ukłony dla Was? Chylimy czoła przed ambasadorami. Nawet ci, którzy zebrali 2-3 podpisy, też się liczą. Oczywiście byli rekordziści, którzy jeden rekord w tej chwili to jest 67 podpisów. Także taka osoba zebrała. No ale wracam do samej petycji. Myślę, że stworzyliśmy bardzo fajną ekipę, no bo przecież ty wymyśliłeś tą właśnie treść tej petycji. Także wiesz, ty miałeś ogromny wkład w to, że właśnie uruchomiliśmy i doprowadziliśmy do pewnego końca, no bo dzisiaj właśnie tą petycję złożyliśmy. Także słuchaj, tobie też wielkie, wielkie, serdeczne dzięki. No i myślę, że chyba już wiesz, jaką następną petycję będziemy składali. Następna petycja, w mojej ocenie, powinna być zaproponowana przez ambasadorów, by oni nam zaproponowali temat i przeprowadzili wśród ambasadorów szybkie głosowanie, by oni mogli zadecydować o tematyce następnej petycji. Okej, czyli w takim razie będziemy musieli poprosić Radę Referendalną, żeby każdy z jej członków obdzwonił co najmniej 10 ambasadorów, tak, i zaproponował właśnie, żeby podali to, co chcieliby głosować, tak? Znaczy, jaką petycję chcieliby złożyć i do kogo, bo rozumiem, że petycję można, myśmy dzisiaj składali w biurze podawczym, czy nadawczym, czy jakoś tam to się nazywa. Mieliśmy 2 okienka, jedno była petycja do Sejmu, tam żeśmy złożyli, druga była petycja do Senatu, ale rozumiem, że też można złożyć i do prezydenta chyba petycję. Przede wszystkim ja bym się skupił na tym, że składając petycję, składamy o rzeczy, o których organ ma kompetencje. Składaliśmy petycję do Sejmu z prośbą o zmianę ustawodawstwa. Kiedy ja składam, miałem przyjemność składać kiedyś petycję do burmistrza, to o takie rzeczy, które leżą w jego kompetencjach. Bym na to zwracał bardzo mocną uwagę. No okej, okay, jesteś ekspertem od petycji u nas, także wiesz, będziesz nad tym czuwał. W ogóle muszę powiedzieć, że mamy bardzo fajny team, właśnie tą Radę Referendalną. Ja myślę, że to jest jakiś taki wzorzec, wiesz, dla wszystkich, bo każdy zna swoje miejsce, my się nawzajem uzupełniamy, możemy nawzajem na sobie polegać. W gruncie rzeczy tak żeśmy podzielili tą pracę, że znaczy jakieś tam obciążenie jest, ale oczywiście każdy to obciążenie kontroluje i zgadza się na nie. No i muszę powiedzieć, że ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, że mam przyjemność pracowania z Wami, z całą Radą Referendalną. No i mówię, zespół jest, tylko teraz jedna rzecz. Potrzeba zgromadzić rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy ambasadorów. Musimy się zastanowić, jak to zrobić. Każda pomoc z Państwa strony, nas oglądających, jest na wagę złota. Prosimy o wsparcie, prosimy o pomysły, w jaki sposób można wypromować generator referendów. Naprawdę każdy pomysł jest na wagę złota. Słuchaj, składaliśmy dzisiaj tą petycję i powiem ci tak, ja zostałem zaskoczony, że
Nikt nie policzył tych głosów. Nawet się ta pani nie zapytała, ile tych głosów jest. Myśmy oddali cały segregator z podpisami. Tych podpisów jest ponad 1300, jeżeli chodzi o podpisy fizyczne. I mieliśmy listę ponad około 300 podpisów elektronicznych. No pani to wzięła, przyjęła, wzięła ten segregator, walnęła nam pieczątkę na petycji i koniec, tak? Także nie wiadomo, kto odpowiada, kto z punktu widzenia RODO przecież, tak? Kto za to wszystko odpowiada? Czy coś jeszcze ci się rzuciło w oczy, powiedz? Środki bezpieczeństwa, jakie były przy wchodzeniu do urzędu, jako zwykły obywatel, może nie byliśmy przeszukiwani, ale kiedy wchodziliśmy do biura podawczego, wchodziliśmy na teren Sejmu i było widać dużo mężczyzn w kamizelkach kuloodpornych z urządzeniami bezpieczeństwa, jakimiś tam lusterkami podpatrującymi, co się dzieje pod wozami, jak oblężona twierdza. Trochę ten Sejm wyglądał, leżone przed kim? Czasem, czy przypadkiem nie przed obywatelami, tak sobie pomyślałem przez moment, ale okazało się, że mieli przyjaźni ludzie, wpuścili nas bardzo otwartymi rękoma. Tak, tak, znaczy rzeczywiście pan, który nas wpuszczał, był mega sympatyczny, pozwolił na robienie zdjęć, no panie już przy okienku nie chciały, bały się, bo myśmy robili zdjęcia budynkom, a już one prawdopodobnie nie chciały, żeby fotografować ich twarze. Słuchaj, wydaje mi się, że zrobiliśmy pewien pierwszy krok. Warto by było teraz zrobić chyba takie, zastanowić się nad takim spisaniem takich reguł, które służą do złożenia petycji, bo bardzo dużo jest szczegółów, o których żeśmy nie wiedzieli, które warto by było spisać. Warto by było też się zastanowić, jakie błędy żeśmy popełnili, po to po prostu, żeby następne organizowanie takiego złożenia było po prostu o wiele szybsze. Także myślę, że nad tym się będziemy zastanawiali. No i cóż, no jestem ci naprawdę jeszcze raz bardzo wdzięczny, państwu również. I w zasadzie bardzo się cieszę, bo rzeczywiście zrobiliśmy coś konkretnego. Wszyscy gadają, 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 a my po prostu tą petycję złożyliśmy. Mam jeszcze pytanie do ciebie. Jak wyobrażasz sobie, jak się dalej potoczą losy tej petycji? Czy zostanie wyrzucona za płot, tam, bo ten teren był piękny, taki wokoło jest park, tak? Czy ta petycja zostanie wywalona, czy też ktoś nam odpowie i odpowie, no bardzo ważna petycja, tak, uważamy, że słusznie mówicie, ale w tej chwili nie jest czas, żeby w ogóle Sejm się nią zajmował. Jaki scenariusz widzisz? Ja przyglądając się, proponując w ogóle ideę petycji do Sejmu, przejrzałem, jak one są rozpatrywane. Bez szaleństw, ale te 1-5% petycji jest uwzględnianych. Tak naprawdę około, tu mówię o pewnej skali uwzględniania, nie powiem dokładnie, jak to było w ostatnich latach, oznacza to, że oni potraktują te petycje poważnie, posłowie. Być może jest tak, że jak złoży się merytoryczną dokument do Sejmu, posłowie, gdy są bez świateł mediów, mogą się tym zająć merytorycznie. Podchodziłbym do tego spokojnie i merytorycznie. To jest praca u podstaw, żeby zaproponować posłom pewne rozwiązania. Trzeba pamiętać, że w tych ostatnich 4 latach poszły pewne rozwiązania prodemokratyczne, dla nas korzystne. Nie są takie rozwiązania, które by nas satysfakcjonowały, ale poszły do przodu. Tylko należy z nich korzystać. Więc ja jestem dobrej myśli, że na merytorycznie do tego podejdą. Nie wierzę, że wszystko zrobią tak, jakbyśmy chcieli, ale część rzeczy uwzględnią. Myślę, że coraz więcej jest, jeden z postulatów naszych ostatnich jest na przykład elektroniczne głosowanie. To jest temat, który jest wokowany przez różne organizacje, przez różne głosy, różne osoby. I w tym, tutaj bym najbardziej widział perspektywiczne rzeczy ku dobremu, by wprowadzić rozwiązania nas satysfakcjonujące.
Jasne. Będziemy to wszystko monitorowali na naszej stronie referenda.pl, tam gdzie są petycje, petycja GRP-001/23. Będziemy wszystkie ciekawe informacje odnotowywali, żeby zobaczyć, jaka była historia, jak to się wszystko potoczyło. Powiem tak, czekając dzisiaj na Ciebie, wzruszyłem się, bo naprawdę poświęciłeś się, tak? Straciłeś czas, straciłeś pieniądze, przyjechałeś samochodem, żeby złożyć tą petycję. Ją oczywiście można było złożyć też i wysłać listem na przykład poleconym czy jakoś inaczej. Także myślę, że fajny krok. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. No i spotykamy się jak zwykle na Radzie Referendalnej co poniedziałek i będziemy ustalali, co dalej. Bardzo dziękuję Ci, Janie. Dziękuję Państwu za wsparcie tej całej petycji. Ważne jest to, żebyście nie spoczywali na laurach, żeby dalej nas wspierać. Dalej gromadźcie wokół siebie, drodzy ambasadorzy, tą grupę osób, na których możecie liczyć z podpisami, bo przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Bardzo dużo. Wszystkiego dobrego i mówię, dzisiaj był pewien krok milowy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kłaniam się.